Dobry wieczór. Moi drodzy, wczoraj w nocy niestety byłem już tak strasznie zmęczony, że nie zdołałem nagrać dobranocki. Dlatego ta dzisiejsza będzie w świetle dnia ze słońcem, ale to się chyba dobrze składa, bo będzie trochę też o słońcu, więc będzie nawet pasowało. Posłuchajcie. Żył sobie gdzieś w dalekim kraju jakiś kamieniarz. Codziennie wstawał rano, szedł wysoko w góry i wykuwał wielkie głazy skalne, które potem sprzedawał, a to na nagrobki, a to na różne pomniki, a to do budowy. Różne były przeznaczenie tychże kamieni. Żył tak latami, był w miarę szczęśliwy, prowadził życie spokojne, aż do pewnego lata, które się wydarzyło w jego życiu. Otóż tego lata było bardzo, bardzo gorąco. I któregoś poranka, kiedy się obudził i zobaczył, że słońce znowu bardzo mocno świeci, jakieś lenistwo się z nim obudziło i stwierdził, że nie pójdzie do pracy, bo jest mu za gorąco. Postanowił więc, że będzie siedział w domu, w cieniu, w chłodzie, nie będzie się męczył w tym upale. Tak zrobił. Spędził cały dzień, patrząc tylko przez okno na przechodzących ludzi. I w pewnym momencie zobaczył jakiegoś bardzo bogatego pana, który szedł w tym upale, ale był chroniony parasolami przez swoje sługi od tego gorąca. I pomyślał sobie kamieniarz, jakżeby to było cudownie, gdybym był takim bogatym człowiekiem i mogliby nosić nade mną takie parasole, taki baldachim, żeby mi nie było gorąco. Jakiś anioł z nieba nagle powiedział, niech ci się stanie, będziesz bogaty. W jedną sekundę się okazało, że jest bardzo bogaty, ma wiele sług i że wszędzie może chodzić w tym upale z parasolami, które go chronią. Tak było. Przez kilka dni było mu dobrze, ale zorientował się po jakimś czasie, że jednak mimo tego, że ma te parasole i jest trochę cienia, to jest mu strasznie gorąco i pomyślał, słońce jest o wiele potężniejsze od tego parasola. Jakby to było cudownie, gdybym był słońcem. Tenże sam anioł natychmiast powiedział, niech ci się stanie, będziesz słońcem. W jedną sekundę człowiek stał się słońcem. Poczuł nagle ogromną moc swoich promieni. Zaczął parzyć całą ziemię. Wszędzie nastąpiła susza, ludzie mdleli z gorąca. Człowiek czuł się bardzo potężny, jako słońce. Ale nagle pojawiły się chmury, które zasłoniły słońce i sprawiły, że nie docierało już do ludzi. Wtedy pomyślał ów człowiek, jakżeby to było super, gdybym był takimi chmurami, bo one, okazuje się, są mocniejsze niż słońce, by mogą sobie z nim poradzić. Tenże sam anioł natychmiast powiedział, niech ci się stanie, będziesz chmurą. Człowiek natychmiast zamienił się w chmurę. Rozpostarł swoje chmurne ramiona nad całą ziemią i sprawił, że wszędzie zaczął padać deszcz. Na początku ludzie się bardzo cieszyli, bo było to miłą ochłodą. Ale kiedy deszcz padał i padał, zaczęły się robić powodzie, ludzie zaczęli ginąć. Człowiek czuł ogromną i potężną siłę, potrafi zrobić, co tylko chce na świecie. Ale nagle zobaczył wysokie góry, które nijak sobie i nic sobie nie robiły z tego deszczu, który po prostu po nich spływał. Wtedy człowiek sobie pomyślał, ależ byłoby cudownie być taką górą, która się potrafi oprzeć temu deszczowi. Oczywiście nasz anioł natychmiast wypowiedział, niech ci się stanie, będziesz tą górą i skałą. I tak się stało. Człowiek był potężną górą, potężną skałą. Czuł się naprawdę potężny. Aż któregoś poranka do tej skały przyszedł kamieniarz i zaczął tłuc w te skały, odrąbując coraz to większe kawały. Wtedy człowiek sobie pomyślał, co za potężny jest ten kamieniarz. Jakże ja chciałbym być kimś takim, kto ma władzę nad tą skałą. Anioł z uśmiechem wypowiedział, niech ci się stanie, będziesz kamieniarzem. Człowiek obudził się któregoś poranka, będąc kamieniarzem, spakował swoje narzędzia, poszedł w wysokie góry i tam, cały szczęśliwy, odrąbywał wielkie kawały skał. Nieustannie marzymy i myślimy o tym, żeby być gdzie indziej, być kimś innym, być w innych warunkach, mieć więcej siły, mieć więcej potęgi i tak dalej, i tak dalej. I to nie są w ogóle złe marzenia. Problem tylko w tym, że masz to wszystko dokładnie tu, gdzie jesteś. Więc to, że o tym marzysz, to nic złego. Tylko zobacz, że już to masz.